Szczęść Boże. Krystian Kratiuk, Przegląd Prasy. Drodzy Państwo, wszyscy znamy już sprawę Alfiego Evansa. Wszyscy wiemy, że ten biedny chłopiec z Wielkiej Brytanii został skazany przez absolwentów studiów medycznych nazywających samych siebie lekarzami na śmierć. Trwa wielka akcja, ludzie są poruszeni. Co ciekawe, do grona osób, może i poruszonych tą sprawą, ale sprzyjających lekarzom w tej sprawie, a nie rodzicom, dołączyli katolicy z Kościoła Otwartego. Chodzi oczywiście o nasz swojski tygodnik powszechny. W tekście Artura Sporniaka Wielka Brytania, dramat Alfiego Evansa, redaktor Sporniak przypomina całą historię Alfiego i pisze: łatwo tu o emocjonalne tezy. Cywilizacja śmierci w natarciu. Skandaliczna decyzja brytyjskiego sądu. Takie oceny pojawiły się w mediach związanych z ruchami pro-life, których najwidoczniej redaktor Sporniak nie lubi. Tymczasem nie mamy danych, by móc samodzielnie stwierdzić, czy przypadek Evansa kwalifikował się jako uporczywa terapia, z której można, a niekiedy trzeba zrezygnować. W takich sytuacjach musimy ufać lekarzom, mówi katolik otwarty. Lekarzom. Tym lekarzom, którzy powiedzieli rodzicom Alfiego, że przetrwał kilka minut odłączony od aparatury. Wiemy, że dzisiaj w momencie, kiedy mówię do Państwa te słowa, już 3 doby Alfie oddycha samodzielnie. Cóż, dla wszystkich promotorów cywilizacji śmierci i również dla tych, którzy w pismach katolickich rzekomo podłączają się w działania tej cywilizacji śmierci właśnie, mam fragment wiersza poetki Barbary Gruszki-Zych. Sparafrazuję go. Będzie się wam śnił po nocach ten chłopiec. Z lufą szpitalnych korytarzy, przystawioną do skroni, którą całowała matka, ojciec i Bóg.